Słyszeliście kiedyś o czymś takim jak suche utonięcie? Tak, ja słyszałem, ten temat mnie bardzo zainteresował i zacząłem grzebać. No i pierwszy artykuł, który znalazłem, to było to. Czy faktycznie suche utonięcie to mit? Doprecyzujmy. Suche utonięcie to termin medycznie tyleż niepoprawny, co dwuznaczny. Część autorów nazywa suchym utonięciem sytuację, w której po utonięciu u osoby podczas sekcji zwłok nie znaleziono wody w płucach. I to się zdarza. Możemy tylko podejrzewać dlaczego. Może to być na przykład epizod nagłej śmierci sercowej, która po prostu wydarzyła się w wodzie, albo winien być może skurcz krtani. Nie wiemy, ale nie możemy nic z tym już zrobić, bo jest to rozpoznanie sekcyjne. Ważna jest druga definicja. Inni autorzy terminu suchego utonięcia używają zamiennie z utonięciem wtórnym. To taka sytuacja, w której zgon następuje nie bezpośrednio po tonięciu, ale po jakimś czasie w wyniku jego powikłań. Jednym z takich powikłań jest groźny dla życia obrzęk płuc, który prowadzi do niewydolności oddechowej. A kiedy takie odroczone konsekwencje grożą naszemu pacjentowi? Zasada jest bardzo prosta. Im poważniejszy epizod tonięcia, tym większe ryzyko powikłań. Krótkie zachłyśnięcie się wodą ma ekstremalnie niskie ryzyko przerodzenia się w pełnoobjawowy obrzęk płuc. I przede wszystkim nie dzieje się to nagle. To, czego boją się rodzice, to dziecko, które nałykało się trochę wody, potem poszło się bawić, wszystko było w porządku, a potem umarło w nocy, bo się udusiło. A takiego przypadku nie było jeszcze wiarygodnie opisanego w literaturze. Jeśli dochodziło do obrzęku płuc, to po poważnym epizodzie tonięcia objawy utrzymywały się, np. kaszel czy duszność, i pogarszały się z czasem. No a jakie z tego wnioski praktyczne? Osobę po epizodzie tonięcia należy obserwować przez około 8 godzin. Tyle czasu wystarczy do wyklarowania się sytuacji. Czy ta obserwacja musi być przeprowadzona w placówce medycznej? To oczywiście zależy od objawów. Jeśli chodzi o osoby bezobjawowe, to wytyczne zalecają obserwację przez opiekunów, ponieważ ryzyko pogorszenia się jest bardzo niskie. Tak niskie, że nie znalazłem ani jednego takiego przypadku. Ale jeśli ty taki przypadek znasz, to jestem bardzo ciekaw.